Witam, Ryszard Borowiecki i 24 września, czyli drugi dzień zodiakalnej wagi, tej solarnej oczywiście, bo lunarna już się dawno rozpoczęła, a dzisiaj duada waga. Jeszcze będzie pół dnia, dlatego że to jest 2,5 stopnia, czyli 2,5 dnia, ponieważ w założeniu miesiąc, jeżeli ma 30 dni, podzielimy go przez 12, wypada 2,5. Co to znaczy? No waga ta nieładnie powiedziane. Osoby urodzone teraz w tym czasie przede wszystkim są urocze. Jednocześnie bardzo napastliwe. Nie mówię agresywne, bo to nie można powiedzieć, dlatego że one nie są agresywne, ale są wojownicze. Lepiej z nimi nie zaczynać, bo się można dowiedzieć sporo o sobie prawdy, nie zawsze prawdziwej, ale waga lubi komponować na instrumencie typu nerwy. A że ma do tego zdolności, no to przecież jeżeli znamy mitologię, to wiemy, że Wenus uwodła zarówno jak i Marsa, tak i Merkurego. Z Marsem co prawda miała córeczkę. Jak pamiętacie, jak ma na imię, to w porządku. Jak nie pamiętajcie, no to macie kłopot. Bo wtedy nie za bardzo coś mi weszło. Chyba waga jakaś weszła, bo zaraz zobaczymy, bo nie za bardzo mi się wygodnie chodzi, a chyba już pomiędzy but a stopę, ale nie w tej górnej części, w podbiciu. Poczekamy, bo tam osoby idą, a nie za bardzo bym chciał z tą kamerą się tak wbijać. Waga. Mężczyzna waga, to co już powiedziałem w poprzednim filmie i we wszystkich filmach, o których mówię, ma charakterystykę tego spowiednika kobiet i taką raczej łagodną swoją fizjonomię, też by można było powiedzieć, bo wagi teraz z tego początku, z tych 2,5 dnia mają jakiś urok. Mają, to fakt i bardzo często ulegamy im. Mają bardzo ładny głos. To trzeba przyznać, że te wagi mają sympatyczny głos przez telefon, w internecie. Dużo tych wag startuje na przykład w kierunku aktorstwa, ale i także jeszcze innych rzeczy. Zresztą, słuchajcie, gro moich wykładów, tych cyklicznych na przykład, to właśnie jest na dładach, dlatego że ja dładami posługując się, otwieramy przed sobą 75% więcej wiadomości niż nie znając dład, bo to jest na tej zasadzie, a wie pan, ja czytam te horoskopy i tam właściwie no coś jest, ale to nie jest taka prawda. Kiedy w rzeczywistości, kiedy jestem i kiedy rozmawiamy, kiedy jesteśmy na sali, ja akurat mam ten wykład od Łada Samca, wtedy bardzo ładnie to się wykorzystuje, bardzo ładnie o tym się mówi, ale jedna rzecz, że osoby są bardzo często bardzo zaskoczone właśnie takim systemem. Ja ten system poznałem już wiele, wiele lat temu i zajęłem się nim, no powiedzmy, że 20 parę lat temu, albo nawet wcześniej. Była to inspiracja przede wszystkim przez profesora Leszka Weresa, ale drugą osobą, która mnie bardzo zaintrygowała, to był właśnie Jacek, prawnik, który
osoby już wiedzą, które nie chcę mówić, dlatego że tak mówię, mam to schowane. Po prostu nie mam jakby zezwolenia na to, że o Jezus, jak traktują psy, ale możliwe, że tak potrzeba. Znowu tutaj się dzieje, zobaczcie, co się dzieje w parku. I znowuż będzie cyrk, bo nie będzie można wejść do parku, dlatego że krótko mówiąc, jakieś cwaniaczki chcą zarobić pieniążki, a park obok jest kinematografii, który miał być dany na działania kultury, bo wtedy Michael Jackson przyjechał i chciano mu dać tamten park jako taki rozrywkowy, a tutaj zrobiono z tego, co jest wielkim niewypałem, bo tak, tutaj mamy tu bajkę i jeszcze inne rzeczy, które są bardzo miłe, bardzo ładne, kawiarenka. I bardzo dużo organizują wiadomości dla, powiedzmy, małych dzieci, jakieś zabawy, jakieś tam imprezki. I to wszystko bardzo mądrze funkcjonuje. Następnie, wracając do naszej wagi, ja mówię teraz tak, będę mówił tylko o tej wadze, która się urodziła pomiędzy 23, 24, a 25 do połowy dnia. Nie zawsze jest to równo i pamiętajcie jeszcze o jednym, że w każdym roku, ponieważ mamy rok przestępny, mamy troszeczkę przesunięcia, więc to trzeba śledzić, ale kiedy osoba wpada w te ramy właśnie tej pierwszej dłady wagi, ponieważ tak się rozpoczyna, ma taką charakterystykę, jak teraz będę opowiadał, jest bardzo, tak jak powiedziałem, bardzo atrakcyjna, to jest fakt, i ma takie troszeczkę zapędy w założeniu lekko osoby wojskowej, takiej, wiecie, poukładanej, i też mogą mieć predyspozycję do służenia w armii, i niekoniecznie musi być to wojsko, mogą być to inne służby, na przykład chociażby służba dyplomatyczna, to też jest rodzaj organu wojskowego, chociażby się wydawało, że nie, no ale jednak tam jest ta hierarchia. Może być to również, co rzadko się spotyka, ale może być to prokuratura. Kiedyś, jak była wojskowa, ja nie wiem, czy w tej chwili jest wojskowa, to w prokuraturze wojskowej, kiedy jeszcze pracowałem jakby w tych firmach wszystkich, to oczywiście, że tak. Powiem wam, że na 40 osób to była jedna wakacja. To jest duży procent, to jest bardzo duży procent. Dlaczego? Dlatego, że wagi te mają w pewnym stopniu, to co już mówiłem, tą agresywność taką obniżoną, ale ona jednak występuje. Potem następna rzecz, która jest uwag, to tych wag. Teatralność, umiejętność ładnego wysławiania się, i to co mówiłem, mają świetny głos. Temp głosu jest, nazwijmy to, radiowy, albo można było powiedzieć taki, no bardzo, bardzo wysublimowany. Bardzo często też wagi podkładają głos gdzieś w dubbingu, i to jest bardzo, ja wiem, czy charakterystyczne, nie, wagi na ogół, większość wag, jeżeli patrzymy tutaj z tych wag, jeszcze idzie w stronę projektowania czy sztuki, mają świetne poczucie akcji. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo bawi ogólnie uwag, że
lubią piękno, potrafią się ubrać. Nie zawsze te wagi, te początkowe wagi, te waga są, są prawidłowo zbudowane, ale nie wszystkie są ładne, ale mają urok i potrafią tym urokiem sprowokować to, że inne osoby uważają je za wzór piękności, chociaż mogą mieć jakieś tam wady typu, no przede wszystkim no tego wojskowego, tak? Czyli tutaj jakieś blizny, jakiś takich, nie wiem jak to powiedzieć, bo to trzeba by było porównać troszeczkę z taką, no jak jest agresja, tak, że wpadnie gdzieś jakieś krzaki, porysuje sobie twarz, czy też co jeszcze u tych wag początkowych. Łatwość wbrew pozorom, ale w sporcie. Są dosyć wysportowane. Ja nie to, że często spotykam, bo to nie jest prawda, ale sporo tych osób, znaczy tutaj, jeżeli mam takie dzieci, kieruję w stronę współczesności, w stronę baletu. Tego klasycznego baletu. Dlaczego? Dlatego, że jest ogromna siła w nich, w tych dzieciakach, i umiejętność rytmu i piękna, poczucia piękna. I tutaj można się fantastycznie wyżyć. Tutaj i dziecko będzie szczęśliwe, bo pamiętajmy o tym, że im na dziecko więcej wrzucimy obowiązków, tym to dziecko będzie łatwiej jemu żyć w życiu. Dlatego, że nie ma nic gorszego, kiedy dziecko odpoczywa. Wypoczywa, tak my to nazywamy. Dzieci lubią być w akcji. Znacie to takie ciągle skaczesz i nie można, a wyjątkowo te wagi cały czas, dosłownie jak mały ping-pong, cały czas tylko skaczą, cały czas tylko coś robią. Musicie tą energię gdzieś wykorzystać. To nie jest dziecko typu siedzenia, bo ja mówiłem o szachach. Dobrze. Ta runda szachowa u wag normalnie w innych znakach będzie trwać 4 godziny, a wagi to wykończą w 15 minut was. I co po 15 minutach? Następna partyjka, 4 partyjki i do widzenia. Idę tańczyć, albo się bawić, albo coś robić. I teraz trzeba umieć zwrócić uwagę, jaki sport jest na zasadzie wagi. Na zasadzie wagi to, co ja zawsze preferuję, i to sporty japońskie. Kendo, potem następnie judo też, ale przede wszystkim karate, potem jeszcze oprócz tego walka Shotokan, czy walka na pięści, i te wszystkie takie dziedziny, z tym, że można się pomylić, bo są niektóre chińskie, tak, tai chi, chociaż ja uważam, że tai chi w wieku powyżej 40 jest wskazana. Uwaga. A tutaj u tych młodych wag, karate czy judo, no to jest zbawienie. To jest zbawienie po prostu. Dlaczego? Jedna rzecz. Te wagi początkowe mają bardzo szybką orientację. Rzadko które osoby, znaczy wagi mają tak szybko jak ta waga. One uwielbiają ruch.
I ten ruch, jeżeli nie istnieje, to dosłownie wpadają w jakiś kataklizm, a nie ma nic gorszego jak dla wag rodzaj migreny, czy bólu głowy, czy czegokolwiek takiego spowodowanego nerwicą. To sobie nawet nie możecie wyobrazić, jeżeli nie jesteście wag. Ja miałem przyjemność znania wag bardzo dużo. Akurat tak się stało, że znam bardzo dużo wag. Bo był taki okres, że akurat nie to, że w moim środowisku było dużo wag. Nie, to nie było tak. Tylko w jakiejś sytuacjach trafiałem na same wagi w pewnym momencie. I z tymi wagami dosyć często przebywałem, bo i w pracy, i w zajęciach swoich tutaj artystycznych zresztą no, mnóstwo wag na przykład prowadzi galerię. I tutaj właśnie jak następuje ten atak, to sobie nawet nie wyobrażacie, jak szalenie on niszczy, po prostu jak się zmienia waga, jak czuć ten ból, czuć to, ja nie wiem, ten stres, rodzaj stresu, to jest niewyobrażalne, słuchajcie, to można by o tym pisać książki. Jeżeli patrzymy na, jeżeli ktoś zna neurologię i zna migreny, czy te stresy, czy te bóle, to na wagach ja zwracam uwagę przede wszystkim lekarzom, którzy są neurologami czy psychiatrami, właśnie żeby zwrócili uwagę na znak ten, bo ten i właśnie na te początkowe, ponieważ u nich dosyć często, mało że występuje, to jest i w takim no bardzo dziwnym okresie. To jest właśnie bardzo dziwne, że na ogół mamy w jakichś sytuacjach, jesteśmy zorientowani kiedy, a tutaj nagle przychodzi taki moment i nagle waga zaczyna cierpieć. To nie jest chroniczne. To trzeba przyznać, że to jest tylko, jakby można najkrócej powiedzieć, napadowe. Chroniczną rzeczą uwag są nerki. Jeżeli waga nie ma kłopotów z nerkami, to znaczy, że nie jest wagą i trzeba, to już mówię dla młodych adeptów astrologii, to trzeba szukać, co to za znak. Bo wtedy, mimo to, że ta osoba się mogła urodzić w tym znaku, to nie jest na 100% wagą. Wagi wszystkie, jak jeden, mają bardzo potężne kłopoty ze zdrowiem i najbardziej z nerkami. I nerki są kluczowym, właściwie takim, no, śmiesznie to nazwie, ale herbem wagi? No takim czymś, czym się charakteryzuje każda waga. Nie ma wagi, żeby nie miała kłopotów z nerkami. Jeżeli nie ma, to ja albo jest za młoda, bo ma 20 lat i może powiedzieć, ale proszę pana, co pan opowiada, to oczywiście, ale w wieku 60 lat dopiero jej pokażę, co to są nerki, jak nie pilnuje ich, jak ich nie rehabilituje, jak ich nerki rehabilitować, no można, no jednym ze sposobów jest konduktorze łaskawe, jedziemy do Warszawy, was wita nas, no i tam to wiecie, o co chodzi. To uwag,
Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo to jest tylko 2,5 dnia. Teraz pamiętajcie jeszcze o tym, że to jest jakby wstęp i preludium do całej akcji, dlatego że ta Dwada Samsa daje wam tylko to, że macie najkrótszy odcinek reprezentacji tego. Taki odcinek możecie przeczytać fantastycznie u Jana Skarży Dzierzbickiego, który dla mnie jest i ta książka Astrologia na każdy dzień jest jakby wykładnią tego wszystkiego, bo to jest Słońce i to jest rewelacyjnie potraktowane działanie. Teraz druga sprawa, która jest bardzo istotna, że to wszystko, co się dzieje wokół tych dni, to tych dwóch dni, 2,5 dnia, to jest świadomością, ale tą świadomością troszeczkę inną niż nam by się wydawało, bo każdemu może się wydawać świadomość, że on jest taki, a nie inny. Zaraz, jeszcze są planety i jest ascendent. Ascendent potrafi wyrzucić poza jakby nawias tą osobę ze znaku wagi. Planety też potrafią wyrzucić. Także tutaj my to nazywamy w astrologii przejęciem kosmogramu, więc bardzo często spotkacie się z czymś takim jak władca kosmogramu. No to jest mniej więcej podobne do tego, tylko że z tym władcą to trzeba bardzo uważać i dlatego potrzebujemy do tego jakby innego oddziaływania, kiedy Dwada Samsa pokazuje nam bardzo wiele na pierwszy rzut, na pierwsze takie westchnięcie. Kiedy już dojdzie do setki, oczywiście, że będziemy robić te programy i właśnie będę pokazywał, jak to jest, jakie są różnice pomiędzy wagą a wagą. I może teraz też przez jakiś krótki okres, chociaż za chwilę rozpoczyna się ta najbardziej interesująca historia polityczna, czyli jak wygrać z czasem i kto będzie nami dyrygował. Czy chciałbym, żeby wagi dyrygowały nami? Szczerze mówiąc, nie za bardzo. Kiedy patrzymy na wagę i patrzymy tutaj na najsłynniejszą wagę, jaką poznaliście tutaj, Lecha Wałęsę, to tutaj byśmy mogli wiele zarzucić. Ja nie lubię to niezdecydowanie takie. Nie lubię tego. Nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy, że ktoś da lewej i prawej nodze, tak on opowiadał. I właśnie go tak zrobiono, że jest właściwie nie po środku, tylko jest wyrzucony poza nawias. No świadomości. Dostał największe walory, jakie może dać ludzkość. Dostał Nagrodę Nobla. I ta Nagroda Nobla, czy się należała? Teraz z punktu widzenia teraźniejszego jest to takie, no ale wiecie jakie. No i to jest właśnie to, co jest u Lecha Wałęsy. On ma charyzmę, to jeszcze połączenie tego wszystkiego. I teraz, czy chcecie jako wagi się utożsamiać z nim? 70% wag powie absolutnie nie. Te 30% powie, że no chciałaby ze względów materialnych czy też jakiś, bo na przykład pretenduje do tych stanowisk, czy te pierwsze wagi, tak, te pierwsze wagi mają taką tendencję, on nie jest pierwszą wagą na szczęście i co jeszcze jest bardzo charakterystyczne, te wagi nie są wysokie. Wagi z tych dwóch dni nie są wysokie. Mężczyźni, jeżeli jest wysoki, to jest determinacja planety. To jest wyrosła ta postać tylko ze względu na to, że dotknęła planeta. A normalnie absolutnie nie.
Waga jest taką raczej drobną osobą, mikrą osobą. Później z czasem nabiera jakichś tam kształtów, ale też i uroków. To trzeba przyznać, że ten urok, ja już mówiłem o tym, ale to trzeba cały czas powielać, bo waga jest z natury znakiem, który cały czas jest na pograniczu tego, tych dwóch nonsensów, czyli zbyt wiele dobra i zbyt wiele kłopotów. I czy można powiedzieć, że zła? Raczej bym powiedział, że nie, ale dlaczego nie brać tego pod uwagę, jeżeli rozważamy jakieś sytuacje, czy wagi mogą być, na przykład te wagi, te początkowe złe. Bardzo dużo osób może nie lubić takiego działania, bo to działanie działa troszeczkę destrukcyjnie, dlatego że waga wyczekuje. 70% ogólnie rzecz biorąc wszystkich wag, kiedy mają podjąć decyzję, zostawiają to widmu czasu. I ten czas mijający, znaki, przypuśćmy ogniste, czy znaki innego, zaczynają być niecierpliwe. I właściwie wszystkie znaki stają się wtedy znakami niecierpliwymi. I ta niecierpliwość, jeżeli waga wtedy idzie w tą stronę, to znaczy, że zakochała się i z miłości to robi? Bo jeżeli robi błędy waga, to robi błędy z miłości. To jest niemożliwe, żeby waga zrobiła w negocjacjach jakiś błąd, bo to jest tak niemożliwe jak to, że ktoś, kto fantastycznie gra w szachy, kto fantastycznie potrafi, ktoś, bo też tutaj może paść takie coś, ale proszę pana, jestem wagą i nigdy w życiu nie grałem w szachy i nie będę grać w szachy, bo nie rozumiem szachów. Nie, to jest specyficzny sposób myślenia. To też trzeba brać pod uwagę. Nie brać wszystkiego dosłownie, to co się mówi, to co mówi na przykład astrolog, bo trzeba podłączyć tą wyobraźnię i w tej wyobraźni w założeniu znaleźć jakiś klucz zwycięstwa, bo jeżeli się nie znajdzie tego punktu, który rozszerzy to, dlatego astrologia jest tak nazywana, tak jak ja ją nazywam, królewską wiedzą, bo jeżeli ona nie jest, nie byłaby, to by była matematycznym działaniem i bardzo statystycznym, które na szczęście nie dotyka astrologii, ponieważ astrologia jest pewnym działem logiki i matematyki, oczywiście tak, i no i astronomii jako fizyki, ale astrologia to jest rodzaj myślenia i bardzo specyficznego. To, co ostatnio słuchałem o determinizmie astrologicznym przez przypadek w jakiejś książce, stwierdziłem, że ta świadomość jest bardzo błędna, ponieważ nie można nigdy traktować coś, co jest. Można tylko brać pod uwagę ten fakt, że przestrzeń, jaka wokół nas się toczy, ona ma jakby to nazwać, strefę komfortu, i jeżeli poza nią wyjdziemy, wtedy stajemy się dużo łatwiej akceptowalni przez zewnętrzne.
I to właśnie mają te wagi początkowe, że one potrzebują pojąć, że ta strefa komfortu jest ogromną przestrzenią dla nich, bo inne znaki, przez to, o co mnie chodzi, o to wahanie się wagi, że słuchaj, skończ te, a nie te studia, wejdź na to wyższe stanowisko, ale jak ja będę rządzić? I z działania tutaj rządzenia są wyjątkowo kłopotliwe. Coś wam pokażę, ale nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, jak ten ptak się nazywa, ale nie będzie go widać. Oj, tam już uciekł gdzieś. Tam gdzieś, o, tam jest. Nie wiem, czy go... Nie wiem, czy to w głębi widać. Piękny jest. Przepiękny ptaszek. Może mnie się uda jakoś, ale wątpię. Dobrze. I teraz waga, która nie potrafi podjąć tej decyzji, nagle okazuje się... Oj, tutaj więcej jest tych... Nie, to jest ten sam. Nie wiem, czy słyszycie. Dla mnie ptaki dają taką ogromną... No, przelecia. Szkoda. W ogóle to jest przepiękny zakątek. Właśnie to, co wagi uwielbiają. Zobacz, jaki piękny. Tutaj jest krajobraz. I ta alejka, po której będę szedł. Ale ten fragment jest tutaj taki lekko bajkowy. Także on tutaj wydaje taką bardzo specyficzną... To jest chyba jeden z piękniejszych fragmentów Parku Żywicka. Nie zupełnie, bo tamten drugi park ma tą ścianę tych wież płaczących, które są dla mnie już przepiękne. Ale tutaj nie lubię jednej rzeczy, że tutaj się kręcą ludzie. Tam jest mniej ludzi. Dzisiaj jest piękny dzień, no i drugi dzień jesieni. I ta jesień taka, wiecie, no, przepiękna, jeszcze nie złota, ale lada moment to wszystko tutaj będzie w tysiącu kolorach. I chciałbym to zachować, bo godzina 17, potem 16, czyli złote godziny, kiedy słońce jest w takim odpowiednim miejscu, daje efekt takiego bardzo pięknego efektu kolorystycznego. Wróćmy do naszych wag. Teraz można by się pokusić, czy mężczyzna, a kobieta to samo. Nie, nigdy nie można porównywać akurat. I to, co mówiłem, że kobiety są wyjątkowo urocze, mężczyźni też. Z tym, że mężczyźni mają właśnie ten, taką charakterystyczną cechę takiej miękkości i, przypuśćmy, bycia przyjacielem wszystkich. Taką wodnikowatą lekko, co tutaj jak patrzymy się na Lecha, tego Wałęsę, to widać, że on chce być. Nie wiem, czy pamiętacie, jak on na początku grał tą rolę
że on tutaj z panem Kwaśniewskim nie będzie siedział przy jednym stole, a potem nagle się okazuje, że przyjaciółmi, kolegami, i to jest właśnie to, jest to czego teraz, to jest wina charyzmy, ale także i wagi. Dlatego, że każdy z nas ma, przypuśćmy, ten kręgosłup moralny. A tutaj jest waga. I to musicie pojąć, bo przez to marnujecie czas i nerwy swoje, kiedy nie rozpoznacie, na czym to polega. Bo to jest trudne do wytłumaczenia, to trzeba przeżyć. Przeżycia takie są bardzo trudne, bo są one, przypuśćmy, że budujecie jakieś środowisko i nagle macie wrogów. I ten wasz partner, czy kolega, czy manewruje. Kiedy manewruje, to jest, to przypuśćmy, nie jest tak straszne, bo to można wykorzystać. Ale kiedy się zaprzyjaźnia z waszymi wrogami, no to już można to potraktować jako zdradę. Wiele słów można na to w tym momencie uruchomić. Wiewóreczka tutaj uciekła, ale nie pokażę wam, bo dosyć daleko już, wysoko ucieka, że papa. Bardzo lubię wiewiórki. Tutaj była kiedyś taka wiewiórka, gdzie przychodziła do pana do kiosku ruchu, pokazywała tak łapką. Oczywiście kolejka się ustawiała wtedy i odsuwały się osoby. I ona podchodziła do tego okienka, wyciągała łapeczki i dostawała orzeszka. Tak się wyuczył ten pan. To niewiarygodne, ale jednak. I tę wiewiórkę teraz, no to przykre jest, ale otruta. Ta wiewiórka została otruta. To jest właśnie to, co wam mówię i to, co tłumaczę wagą, że to nie jest zawsze tak, jak wy chcecie, że chcecie być przyjaciółmi kompletnie wszystkich. Wśród nas, społeczeństwa, są osoby, które dotkną dna i muszą dotknąć tego dna. I tego waga za nic w świecie nie rozumie. Dopiero po czasie, kiedy sama dostanę, kiedy przeżyje ten ból głowy, o którym mówiłem, kiedy dotknie ją tak, że ona straci właściwie chęć do istnienia, wtedy dopiero nauczy się szanować te osoby, które tłumaczyły jej, ale swoją drogą i tak ten rezultat zwycięstwa nie będzie po stronie tych osób, tylko tego niezdecydowania i tego błędnego myślenia cały czas waga będzie posiadać. I to jest ta, no przykro mi, ale wredna strona wagi. Bo tego, to zrozumieć jest tak szalenie ciężko, jak zrozumieć to, że słoń będzie tańczył kankan. No nie będzie, żeby nie wiem co. Ale walca, może się to udać. I to jest ten problem wagi. Zostawiam was z tymi problemami na czas nieokreślony, ponieważ nawet nie wiem, co będę jutro robił. A teraz, no cóż, do zobaczenia i z Bogiem ku świadomości, oczywiście rzeczywistej i takiej, która nas niedługo będzie
powoływać, czyli wybory, a nad nimi też trzeba się troszeczkę zastanowić. Do zobaczenia.